Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Za nami uroczystości pogrzebowe rządu Mateusza Morawieckiego. Karolina Opolska, zapraszam na studio wyborcze. Oczywiście jesteśmy na żywo, oczywiście czekam na Państwa komentarze i pytania, a dzisiaj w studiu Dominika Długosz. Dobry wieczór. Newsweek Polska. Dominika, która była dzisiaj w Sejmie od 8 rano. Tak, bo trzeba było sobie miejsce zaklepać do siedzenia tam, wiesz. Ale dzięki łatwo. Temu masz na pewno mnóstwo wspaniałych ploteczek, do żeby się z nami nimi podzielić. 190 do 266. No, 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości zabrakło w tym głosowaniu. Co się stało ze Zbigniewem Ziobrą? Czy chory, ja mam się martwić? Chory, podobno nawet w szpitalu. Ale wiesz co, ja bym... no jakbym miała tak cynicznie oceniać tę historię, a może realnie, a nie cynicznie, to bym powiedziała, że Zbigniew Ziobro sobie wybrał chorobę dyplomatyczną. Znaczy, on po prostu nie miał w ogóle ochoty podnieść ręki za rządem Mateusza Morawieckiego. Gwoli wyjaśnienia, Zbigniew Ziobro był w gronie tych nielicznych osób, których nie było dzisiaj na głosowaniu, więc nie zagłosował za wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego. No, gdybym była małostkowa, mogłabym stwierdzić, że po prostu panowie nie darzą się zbytnią sympatią i pan Zbigniew nie mógł sobie po prostu pozwolić na to, żeby zagłosować, ale oczywiście jeśli jest chory, no to życzymy mu dużo zdrowia. Chciałabym go zobaczyć w pełni sił przed jakąś komisją śledczą na przykład, albo w jakiejś innej instytucji. To już niebawem. No właśnie na to czekam. Ale muszę ci się przyznać, że ja do końca nie wierzyłam w to, że to, co się dzisiaj wydarzyło, to się naprawdę wydarzy, czyli że Mateusz Morawiecki wygłosi to exposé i będzie stał tam przez godzinę i z poważną miną mówił o tym, jakie wspaniałe dokonania ma za sobą, jakie dokonania przed nim, jaki ten rząd będzie wspaniały, że jednak sobie oszczędzi tego ośmieszającego widowiska, a jednak nie. No i teraz zastanawiam się, czy warto twoim zdaniem rozmawiać w ogóle o exposé Mateusza Morawieckiego, bo może ono ma jakieś znaczenie, a może nie ma wcale znaczenia i powinnyśmy przejść od razu do nowego rządu. Znaczy merytorycznie ono oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale powiem szczerze, że nie pamiętam wystąpienia Mateusza Morawieckiego, które merytorycznie miałoby jakiekolwiek znaczenie. Politycznie ma znaczenie, dlatego że to był przekaz do posłów, działaczy Prawa i Sprawiedliwości, to był przekaz do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie do końca się pogodzili chyba z przegraną. I to był początek bycia Prawa i Sprawiedliwości w opozycji. Znaczy to dzisiaj cała ta debata nad exposé Mateusza Morawieckiego, a raczej nie debata, tylko już ta część zadawania pytań, bo to jest podzielone tak, że jest najpierw debata, czyli wystąpienia klubów, doskonała Barbara Nowacka w tej debacie, wyjątkowo zły Jarosław Kaczyński. Znaczy to było bardzo złe wystąpienie prezesa. Bardzo. Nie jedyne zresztą dzisiaj no na tak, mównicy, ale to, do czego przejdziemy. To na koniec to w ogóle jest coś bez nazwy. Ale to wystąpienie miało być wystąpieniem w imieniu klubu i to już był pierwszy sygnał dzisiaj, że prezes nie rozumie zmiany sytuacji politycznej. Znaczy prezes nie zrozumiał, że ten Sejm to już nie jest jego Sejm. Że ten Sejm to już nie jest miejsce, w którym on wychodzi na mównicę bez trybu, bez żadnych granic i gada tam, co chce. On przewalił, mówiąc bardzo nieładnie, swoje wystąpienie o 4 minuty. Znaczy, to jest bardzo dużo, jest 10 minut na wystąpienie. Każdy przedstawiciel klubu ma tyle samo. Prezes przewalił to 4 minuty, czyli prawie o połowę. I trochę nie rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia nie zdecydował się na odcięcie mu głosu po prostu. Znaczy pewnie hebel, mikrofon, dziękuję, do widzenia. No, panie pośle, przedłużył pan swoje wystąpienie o 4 minuty. Nie zrobił tego być może dlatego, że uznał, że to nie jest dzień na takie radykalne działania wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Poza tym Szymon Hołownia gra też trochę w inną grę, swoją własną, jak oczywiście, rozumiem. Oczywiście, i on ma tam zupełnie inne cele i zupełnie inne ambicje. Natomiast to, co Jarosław Kaczyński próbował zrobić na tej mównicy, to był, wiesz, no, wielu z nas obserwowało prezesa w kampanii. I on próbował tę swoje tradycyjną godzinkę, którą w kampanii tych wygłaszanych przemówień, zmieścić w 10 minut. To mu się oczywiście nie udało, ale w efekcie to była jakaś sklejka, jakiś strumień świadomości, który chyba nie do końca był zrozumiany nawet dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i oczywiście tam potem bili brawo i Jarosław. Cokolwiek by Jarosław Kaczyński nie powiedział, to by bili brawo. No. Także wiesz, z merytorycznego punktu widzenia wystąpienie Mateusza Morawieckiego nie ma żadnego znaczenia. Śmieszne były odniesienia, znaczy
premier Morawiecki cytujący Gombrowicza, powiem szczerze, mnie zaskoczył. Premier Morawiecki, mówiący o tym, że zawsze był zwolennikiem in vitro, a kobiety, miejsce kobiety jest tam, gdzie ona sama sobie wybierze, no to mnie zdziwił. Mnie w ogóle ta część przemowy dotycząca kobiet, którym właściwie pod rządami PiSu żyło się coraz lepiej, no, coraz godniej, aktywizowały no się w pracy, zarabiały no więcej, właściwie no jeszcze chwilę by ten rząd potrwał i właściwie nie miałbyśmy już żadnych postulatów równościowych. Nie, mogłybyśmy spokojnie usiąść w domu i patrzeć, jak wszystko pięknie rośnie. Ale ten fragment, w którym premier Morawiecki zaczął opowiadać o pakiecie demokratycznym, no mnie po przepraszam, prostu, ale to znaczy, to mi mowę odebrało, dlatego że ten pakiet demokratyczny to było jakaś taka, takie dziwne coś, taki zwierz, takie Yeti, które wystąpiło w 2015 roku, bo Prawo i Sprawiedliwość próbowało opowiadać, że będzie partią demokratyczną i że opozycja w parlamencie, w którym będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, będzie miała swoje prawa, że ten premier będzie przyjeżdżał co tydzień i odpowiadał na pytania posłów opozycji przez ileś tam godzin, ja nie pamiętam, to nawet było zapisane w tym projekcie, ile to jest godzin, że proces legislacyjny będzie, że będą te konsultacje, że w ogóle no wszystko miało być pięknie. Oni nawet złożyli ten projekt tego pakietu demokratycznego, a potem powiedzieli, ale z taką opozycją to my w ogóle nie będziemy się bawić w żadne pakiety demokratyczne i w ogóle nie pasuje nam opozycja, więc to nie. I teraz nagle on wyskakuje z powrotem z tym pakietem demokratycznym. No to było kuriozalne, więc merytorycznie tu nie ma sensu się nad tym pastwić. Ale to znaczy, ale jakie znaczenie tego exposé jest, na przykład w kontekście zbliżających się wiosennych wyborów samorządowych, czy nie bardzo? Wiesz co, znaczenie ma właśnie ta część pytań, bo dla mnie dość oczywiste jest, że bo do pytań nie zgłosili się w ogóle posłowie opozycji. Nie, posłowie opozycji wygłosili tylko swoje stanowiska klubowe. Jako klubowe, a później wszystkie pytania to były pytania albo posłów PiSu, które właściwie nie były pytaniami, bardziej łubu-dubu, niech nam żyje nasz kochany prezes klubu, albo pytania od strony Konfederacji, które były... No i Kukiz 15. No, i Kukiz, no tak, no ja jakoś ciągle zaliczam ich do PiSu. Ale z Kukiz 15 jest ich trzech, nie, z czego chyba dwóch tylko wystąpiło, więc też nie było tego za dużo. Tam było 107 posłów. Znaczy półtorej godziny nie pytań, tylko właśnie jakichś takich przedziwnych peonów na temat to prezesa, to PiSu, to premiera. Ale też bardzo istotne jest, którzy posłowie tam wystąpili. Znaczy już widać, że szykuje się batalia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o to, kto będzie pierwszym wojownikiem prezesa. Ja tam widzę Przemysława Czarnka, który rusza do boju bardzo zdecydowanie. No tak, on już ruszył przy okazji debaty dotyczącej komisji, która ma się zająć wyborami kopertowymi. Ale ci powiem szczerze, że uważam, że będzie w tym świetny. Niestety się z tobą zgadzam. O ile był naprawdę, to jego, mówiąc wprost, chamstwo, arogancja i buta, które prezentował jako minister edukacji, były nie do zniesienia również dla wyborców, jak sądzę, Prawa i Sprawiedliwości, bo to było po prostu, to wszystko było za dużo. To, bo człowiek, który jest ministrem, musi gdzieś sobie postawić granicę, znaczy nie może się w ten sposób zachowywać. To te wszystkie jego cechy, jako działacza, posła totalnej opozycji, bo Prawo i Sprawiedliwość będzie naprawdę totalną opozycją, to nie będą bajki dla grzecznych posłów o totalnej opozycji, to się sprawdzi. Znaczy Czarnek się sprawdzi i już widzę, że on postanowił to miejsce zająć. Przedziwne miejsce postanowił zająć Marek Suski. No jakie to jest? Jak byś określiła to stanowisko, które postanowił zająć Marek Suski? Bo mi się cisną różne słowa na usta, ale nie wiem, czy powinnam. Marek Suski postanowił, że on będzie krył marszałka Hołownię. Po prostu. Znaczy on tutaj został oddelegowany, albo sam się oddelegował i on jest od drażnienia marszałka Hołowni. On będzie tam go dźgał, wyłaził mu to na tą mównicę. Ale na razie mówił, wygląda na to, że marszałek Hołownia jakoś nie reaguje zbyt nerwowo na te jego wystąpienia. Marszałek Hołownia, jak sama powiedziałaś, ma swój plan, ma swoje cele polityczne. A poza tym, szczerze mówiąc, ja na niego patrzę i sobie myślę, że jednak doświadczenie dziennikarskie, zwłaszcza w programach na żywo, jest nie do przecenienia. Znaczy człowiek, jak występuje przez lata przed kamerą na żywo, to przestaje reagować na pewne wydarzenia. Szum w tle. Tak, znaczy szum w tle jest szum w tle. I Marek Suski jest na razie szumem w tle. Jak marszałek Hołownia postanawia się do niego zwrócić, to się do niego zwraca. Ale tak myślę, że on połowy tego, co Suski mówi, nie słyszy. No ale Suski sobie wymyślił takie miejsce, on będzie właśnie dźgał marszałka Hołownię. Mają trudny związek taki ze sobą. To ja podziękuję, bo państwo wysyłają nam bardzo licznie różne naklejki i upominki. I to jest wspaniałe. Bardzo państwu dziękuję. Pan
pan Piotr Konik, osoba o pseudonimie Keeper of the Faith, pani Monika, pani Pilna Uczennica, pan Michał Grzelak, pani Julia, osoba o pseudonimie ITG, pani Asia i pan Jacek Kondracki powysyłali nam właśnie takie różne fajne rzeczy. Bardzo państwu dziękujemy, to znaczy, że to się podoba, co my tutaj robimy i to bardzo mnie cieszy. No dobra, no to mieliśmy to exposé, które ja ciągle się zastanawiam, czy w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie, czy po prostu było stratą czasu. Ale wiesz, pana ostatnie dwa miesiące były stratą czasu, no. No to prawda, ostatnie dwa miesiące... były stratą czasu. No to w takim razie po co ta cała szopka? No ale wiesz co... Po co ta cała dwumiesięczna szopka zakończona żenującym, ośmieszającym wystąpieniem jeszcze kwiaty, a na koniec pan premier Morawiecki, który niczym Mazowiecki tam Wiktorię pokazywał i z kwiatami w ręku, no to było żenujące. Wszystko to ma cel polityczny. Wystarczy wejść na stronę kancelarii premiera i zobaczyć, ile pieniędzy rząd, ten dwutygodniowy rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał w ciągu ostatnich 5 dni urzędowania. Na różne rzeczy, które być może są niezwykle potrzebne, ale nie urządzasz nikomu domu, tak? To znaczy, jak przychodzisz na 2 tygodnie pomieszkać gdzieś u kogoś... No to sprzątasz po sobie, spuszczasz wodę i wychodzisz. Spuszczasz wodę i wychodzisz, a nie kupujesz kwiaty, zmieniasz mu zasłony i cyklinujesz podłogę. Bo to, a oni zrobili jeszcze bardzo wiele rzeczy. Tak naprawdę ministrowie, którzy wejdą w środę pierwszy raz do resortów, otworzą tam te laptopki swoje, podepną się do sieci, dopiero zobaczą, co tam się wydarzyło. Znaczy, ja nie mówię nawet już o Mariuszu Błaszczaku, który w piątek wydał 10 miliardów na kupienie 152 armatohaubic Scrap. No ale pani minister klimatu, której nazwiska nie pamiętam i nie mam zamiaru się go uczyć na pamięć, zezwoliła na budowę małych elektrowni atomowych wbrew rekomendacji ABW. Tak. Pani minister zdrowia przydzieliła nagrody, pani minister sportu zwiększyła stypendia dla sportowców, pani minister rolnictwa nagle postanowiła dofinansować uprawy kukurydzy i zakup rasowych buchajów, 0,5 miliarda to jest. Czy może to był bardzo potrzebny zakup, ja nie wiem, nie znam się na buchajach. Ale być może był. Być może trzeba go było zrobić, ale na miły Bóg, nie wierzę, że wszystkie te zakupy trzeba było zrobić w ostatni piątek. Zbiory kukurydzy skończyły się w październiku i dofinansowywanie ich teraz, no mogło chyba poczekać na nowy rząd, prawda? A to, po co to wszystko się wydarzyło? Dlatego, że bardzo trudno się będzie z tych decyzji wycofać, dlatego, że to są pieniądze, które nie zostały w dużej części ujęte w budżecie i nowy rząd będzie musiał je znaleźć. Ale popatrz, rzucanie kłód pod nogi? Tak. Po prostu? Po prostu. Masz 10 miliardów na te armatohaubice Krab. Super, że w końcu kupiliśmy Kraby, bo to jest polski sprzęt i polski przemysł zbrojeniowy też będzie miał z tego korzyść. Ale po pierwsze, tego typu zakupy wszystkie Błaszczak robił w Korei do tej pory. Prawie identyczny sprzęt kupił w Korei. Prawie tyle samo tych armatohaubic kupił w Korei całkiem niedawno. To nie jest zaplanowane w budżecie, a nie można w tej chwili już powiedzieć nie, dlatego, że właśnie to jest polski sprzęt. Gdyby to był sprzęt koreański, gdyby to był sprzęt jakikolwiek inny, no przecież nie może przyjść Władysław Kosiniak-Kamysz do Ministerstwa Obrony Narodowej i powiedzieć, a nie, to polskie zakłady będą robić, nie, dobra, to wyrzucamy. Nie może tego zrobić. Nie można już tym rolnikom powiedzieć, że nie będą mieli dopłat do kukurydzy, czy do zakupu buchaja rasowego. Do 5 000 zł. Jeden buchaj rasowy. To piękne zwierzęta. I potrzebne niewątpliwie. Natomiast no po prostu nie można się z tego wycofać. I każdy z tych nowych ministrów będzie musiał w swoim resorcie nagle zacząć szukać pieniędzy na rzeczy, które w ogóle do piątku jeszcze nie były w tych budżetach przewidziane. Więc to jest po prostu wpakowanie... A myślisz, że to był plan? To był plan na takim, ja że ostatnim rzutem na taśmę po prostu utrudnimy wam następcy jak najbardziej się da. A potem wychodzić na mównicę i krzyczeć, że Tusk zabiera pieniądze na polskie buchaje polskim rolnikom. To wstrętne, nie wolno zabierać pieniędzy na polskie buchaje polskim rolnikom. I co chwila będzie tego typu historia, bo ci będą się starali znaleźć kasę, gdzieś będą musieli zaoszczędzić, a ci będą siedzieć i patrzeć, gdzie oni obcinają i za każdym razem urządzać histerię, że przecież oni zostawili państwo w fantastycznej
fantastycznej formie, w fantastycznej gospodarczej sytuacji. Pieniędzy było do potąd w budżecie. No kraina mlekiem, miodem płynąca. No i to, dzisiaj, to wszystko dzisiaj Morawiecki powiedział. A gdzie w tym wszystkim jest interes państwa? A dobro Polski, nie znam takiego kandydata. No dobra, nie będę opowiadać Państwu anegdoty sprzed 25 lat, ale była taka sytuacja z Aleksandrem Kwaśniewskim, którego zapytano o dobro Polski. On odpowiedział w ferworze konferencji, nie znam takiego kandydata. Rozumiem. No więc wiesz co, interes Polski gdzieś 2 miesiące temu zniknął z oczu prezydenta Dudy. A to i tak jest szczodre, bo to oznacza, że 2 miesiące temu był, a ja mam wrażenie, że nie. Wiesz co? Że przez cały okres kampanii, jak jeszcze wcześniej może ktoś o tym myślał, to ten okres kampanii wyborczej, no to interes Polski jako taki został schowany gdzieś daleko, głęboko do szafy, pod dywan. Wiesz co, ja myślę, że oni mają gdzieś tam wizję Polski, która by im się podobała. Ona jest kompletnie różna od wizji Polski, jaką miało 11 milionów wyborców w tych wyborach, ale myślę, że oni bardzo wiele myśleli, że robią zgodnie z tym interesem, mówiąc bardzo górnolotnie, narodowym, czy dobrem, czy racją narodową. Ale rzeczywiście kampania wyborcza, oni przecież zamknęli interes. No tak. Czy na 3,5 miesiąca, albo i lepiej, zamknęli po prostu kiosk. Nic nie działało. Nic nie działało. Wszystko było podporządkowane wyłącznie kampanii. Wyłącznie, wiesz, dzisiaj któryś z byłych ministrów pisze, że na Komisji Zdrowia większość posłów na komisji, czyli w rozumieniu większość, obecna większość sejmowa, odrzuciła przepisy o podwyżkach dla służby, o pilnych podwyżkach dla służby zdrowia. No na Boga, skoro te podwyżki były takie pilne, to może trzeba było załatwić to przed 15 października. No parę takich spraw było, które były bardzo pilne. Premier apelował o ustawy, potem okazało się, że można je załatwiać rozporządzeniami. Państwo nam bardzo dużo tutaj wysyłają różnych miłych rzeczy. Pan o pseudonimie Agnodar, pan lub pani Autul, pan Lukas, Kancelaria Nexus, pani Monika, Wojciech, Kamila, Maciej, Bzik na góry. Przepraszam, jeśli wszystkich Państwa nie zdążę tutaj wyczytać, bo tego bardzo jest dużo. Bardzo Państwu dziękujemy. Są też komplementy w stosunku do Ciebie oczywiście, ale także Twojej marynarki. Ja też powiedziałam, że ta marynarka mi się bardzo podoba, bardzo jak tylko ją zobaczyłam. Ale pojawiają się pytania o Pana Prezesa. O Pana Prezesa, o którym już wspomniałaś, Pana Prezesa Kaczyńskiego oczywiście, który najpierw wystąpił podczas tej debaty i faktycznie to wystąpienie było fatalne. Fatalne merytorycznie, ale też fatalne w ogóle w sposobie, jakim zostało wygłoszone. No ale no, nie jest w najlepszej kondycji na pewno, ale mieliśmy mocną końcówkę dzisiejszego dnia. Trochę za mocno. No właśnie, co to, albo tak, gdyby ktoś z Państwa tego nie oglądał, no to końcówka wyglądała tak, że Donald Tusk powiedział z mównicy sejmowej, zwracając się do prezesa Kaczyńskiego i komentując to, co się działo przez ostatnie miesiące, a właściwie nawet lata w TVP, czyli powtarzanie Für Deutschland, dorabianie mu rogów i inne rzeczy, powiedział dokładnie: twój brat, mając na myśli Lecha Kaczyńskiego, powiedział mi, że to było świństwo, jeśli dobrze pamiętam, użył słowa świństwo. No i to totalnie odpaliło Jarosława Kaczyńskiego, bo wspomnienie o Lechu Kaczyńskim działa na Jarosława Kaczyńskiego jak płachta na byka. I on wtedy bez żadnego trybu, jak to miał w zwyczaju w poprzedniej kadencji Sejmu, wszedł na mównicę i powiedział dokładnie, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. No, znaczy... No i co? No właśnie. Po pierwsze, znowu, nie rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia do tego dopuścił. Znaczy też nie wiem, jak miałby zatrzymać prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo tutaj no, niestety mógł mu wyłączyć mikrofon. Mógł mu wyłączyć mikrofon, ale Jarosław Kaczyński był już tak odpalony, że pewnie by wykrzyczał to i wszyscy i tak byśmy usłyszeli, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. Oczywiście, nie miejmy do tego żadnych wątpliwości. Donald Tusk też wie, jak krótki ląd ma Jarosław Kaczyński, kiedy wspomina się w ogóle imię Lecha Kaczyńskiego, a zwłaszcza kiedy wspominają je politycy Platformy Obywatelskiej. A w dodatku w takiej bardzo zażyłej formie twój brat powiedział mi. Tak, znaczy Lech Kaczyński z Donaldem Tuskiem spotykali się wielokrotnie i nie mieli do siebie tak negatywnego stosunku, jak ma Jarosław Kaczyński do Donalda Tuska. To po pierwsze. Po drugie, trzeba porównać sobie dwa obrazki. Pierwszy obrazek to jest, kiedy w grudniu 2014 roku Donald Tusk wyjeżdżał do Brukseli
I Jarosław Kaczyński już wiedział, że wygra następne wybory. Doskonale to wiedział. Znaczy wiadomo było, jaka jest atmosfera w Polsce. Nie było wiadomo, jak będzie z wyborami prezydenckimi. Natomiast było jasne, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne rok później. I kiedy Ewa Kopacz zaapelowała do obydwu panów, żeby podali sobie ręce, Jarosław Kaczyński podszedł do Donalda Tuska, podał mu rękę. Powiedział, że życzy mu szczęścia w tej Brukseli. Ale wiedział już wtedy, że wygra. Natomiast... Ale potem już się wypierał tego. Tak, potem się wypierał. Oczywiście to był coś tam mówił o jakichś podstępach, jakieś tam znowu głupoty gadał, ale to było w tym roku albo w zeszłym, jak nagle zmienił opinię na temat tamtego gestu. Natomiast teraz Jarosław Kaczyński wie, że przegrał, wie, że to może być porażka Prawa i Sprawiedliwości na kolejne lata. I zdaje sobie sprawę, że on już może po prostu że nie dożyć on kolejnego może zwycięstwa. Już, znaczy, że on już nigdy z Donaldem Tuskiem nie wygra. I też stąd ta reakcja, która była no bardzo zła. Znaczy bardzo zła wizerunkowo, bardzo zła dla standardów sejmowo-demokratyczno-parlamentarno-europejskich. To po prostu, znaczy nie wolno, ja nie wiem, co mówi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że można wyjść na mównicę i mówić do polskiego premiera, że jest agentem obcego państwa. No ale właśnie, co mu mówi? Czy masz wrażenie, że on po prostu się już tak mówiąc kolokwialnie odkleił, że wydaje mu się, że może? Bo zwykle się wydawało, że wszystko, co robi Jarosław Kaczyński, jest jednak jakoś przemyślane. My tego możemy nie rozumieć, nam się to może wydawać nielogiczne, ale jest to na przykład zaprogramowane pod elektorat Prawa i Sprawiedliwości. To ale jest, co mógł zyskać, cały czas jest. Cały czas wychodząc jest. Na mównicę i mówiąc, że Tusk to niemiecki agent, znaczy, zyskuje w swoim elektoracie? Musimy pamiętać, że to nie jest kwestia nawet zyskiwania w elektoracie, tylko utrzymania elektoratu. Musimy pamiętać, że Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 7,5 miliona głosów w tych wyborach. To nie jest partia schodząca w sensie poparcia społecznego. No nie, absolutnie, mają najwięcej mandatów w Sejmie. W sondażach Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje bardzo wysokie poparcie. Nie ma nawet takiego, wiesz, tradycyjnego zachwiania, że partia, ja myślę, że ono teraz będzie, dlatego że teraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości dopiero zobaczyli realnie, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę straciło władzę. Znaczy oni, to też był pewien powód, dla którego te dwa miesiące ciągnęliśmy tę farsę z szukaniem większości, dlatego że wyborcom trzeba było przekonać, że Prawo i Sprawiedliwość się nie poddaje, że Prawo i Sprawiedliwość walczy, że Prawo i Sprawiedliwość coś robi. Oczywiście to były brednie. Znaczy nie było żadnych rozmów, nie było żadnej szansy na stworzenie rządu z jakimiś posłami z Polskiego Stronnictwa Ludowego czy z Polski 2050 Szymona Hołowni. No w ogóle nie ma mowy o czymś takim. Ale rozumiem, była nabudowana ta narracja, że do ostatniej chwili próbujemy uratować Polskę. Znaczy tak, z rąk tego Niemca. No tak. Z rąk tego agenta Berlina i to też... Moim zdaniem Jarosławowi Kaczyńskiemu to kompletnie nie zaszkodzi. Znaczy to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. To może oburzać mnie, może oburzać ciebie, może oburzać część wyborców Platformy Obywatelskiej, którzy zresztą i tak nie sądzę, żeby byli bardzo oburzeni, ponieważ doskonale właśnie tego spodziewali się po Jarosławie Kaczyńskim. Tego, że wyjdzie na mównicę i komuś coś naurąga, że będą jakieś mordy zdradzieckie dwa. Znaczy naprawdę w momencie, kiedy Donald Tusk wypowiedział słowa o Lechu Kaczyńskim, na galerii sejmowej wśród dziennikarzy padły słowa, no to zaraz będą mordy zdradzieckie numer dwa, bo było wiadomo, że on tam wyskoczy. No i wyskoczył zgodnie z przewidywaniami. Myślę, że część tego najtwardszego elektoratu Jarosława Kaczyńskiego czy Prawa i Sprawiedliwości po prostu powiedziała, no, to mu jeszcze powiedział. I dobrze mu powiedział. No jeszcze było TVP, jeszcze jest TVP, żeby to pokazać. Jeszcze są te media publiczne, które tak zwane publiczne, które są cały czas w rękach PiSu, to się niedługo skończy. Ale na przykład pozwolę sobie zacytować, bo ja lubię zaglądać do portalu w polityce. Tam zawsze takie są celne komentarze polityczne. Tytuły tam też dobre są bardzo. Tak, Stanisław Janecki pisze tak. Tusk został modelowo ograny i okpiony, choć sądził, że to on ogrywa Morawieckiego i Kaczyńskiego. A widzisz? Wpadłabyś na to? Ale i poczekaj, bo to jest ciekawa teza i ja bym chętnie się zapoznała z ciągiem dalszym.
chodzi, bo tekst jest dosyć długi, chodzi o to, że tak długo Tusk czekał na to, żeby zostać premierem, że już wszyscy dawno zapomnieli, że on ma być premierem i już oczekują od niego rozliczenia się z obietnic wyborczych, już Matko stracił... Matko Boska, pani Stanisławie, tylko pan, no serio, no. Mhm. Znaczy nikt normalny Donald nie Tusk oczekuje. Przejdzie do historii trzeciej RP jako najdłużej czekający w kolejce szef rządu, mimo że nikogo innego w tej kolejce nie ma, pisze pan Stanisław. A dwa miesiące... Morawiecki stał. Dwa miesiące to na tyle długi czas, żeby doszczętnie stracić premię nowości, z jakiej prawie każda władza korzysta. Tak. Po dwóch miesiącach nie ma żadnej premii, tylko zdziwienie i pytanie, gdzie ta władza? To nie będzie żaden triumfalny spektakl, gdy Donald Tusk już własny rząd utworzy i zostanie on zaprzysiężony. I to nie będzie premiera. A w życiu liczy się głównie to, co oryginalne i pierwsze. Ja nie chciałabym psuć panu redaktorowi Janeckiemu tutaj... Generalnie klęska jego... Tuska, no klęska Tuska. Narracji, ale chciałam przypomnieć, że nie ma tutaj żadnej w ogóle premii za świeżość, ponieważ Donald Tusk był dwa razy już premierem. Więc to nie jest tak, że wchodzi jakiś nowy zupełnie gość, w którym z nowym zupełnie rządem, bo jak spojrzymy na gabinet Donalda Tuska, to jednak znaczna część tych polityków to są ludzie, którzy już byli ministrami, już byli w rządzie Donalda Tuska, a wszyscy z nich, poza jedną panią minister przemysłu, To są ludzie, których doskonale znamy od lat ze sceny politycznej, więc no, naprawdę. Pani Marzena Czarnecka. Tak. Przyszła minister przemysłu. Tak. Nie znam. Też nie znam, ale na przykład nie znam tych ministrów, którzy właśnie kończą swoją misję, więc... Tam dwóch, więc... Pan Tomasz, pan Adam, pan Teichman... wysyłali nam super naklejki. Było ich znacznie więcej, ale tutaj się tego tak dużo się dzieje na tym czacie, za co bardzo Państwu dziękuję, że naprawdę nie jestem w stanie wszystkiego wychwycić, ale zerkam i staram się co cenniejsze uwagi wpleść do naszej rozmowy. No dobrze, żegnamy. Pożegnaliśmy rząd Mateusza Morawieckiego. I witamy nowy rząd. No i tak jak wspomniałaś, ten gabinet jest nam częściowo doskonale znany. Jakie tam są Twoje największe zaskoczenia? To może zacznijmy od zawodów, dobra? Do zaskoczeń później. Dobrze, właśnie. Moim największym zawodem jest to, że to jest po pierwsze dość zgrana karta. Znaczy Sienkiewicz, Sikorski, Kosiniak-Kamysz, co oczywiste, Donald Tusk, Izabela Leszczyna. To są politycy, którzy już byli w rządzie. Znaczy ja się spodziewałam nowych twarzy, młodszego rozdania trochę, a poza tym spodziewałam się większej liczby kobiet. No, ja też się spodziewałam większej liczby kobiet. 35%, z czego 3 panie nie mają resortów, bo są ministrami, ale w kancelarii premiera i nie mają swoich resortów, bo też trudno by było te resorty w tej chwili zbudować. Czyli pani Marzena Okła-Drewnowicz, która będzie ministrem do spraw polityki senioralnej bez swojego resortu, Katarzyna Kotula, minister do spraw równości, Agnieszka Buczyńska, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Tak. Znaczy, a tylko 6 ma realne ministerstwa, tak? Znaczy, uważam, że to powinno wyglądać inaczej. No znaczy, zwłaszcza, przez że... całą kampanię była mowa o tym, że to kobiety wygrają te wybory. Przez całą kampanię była mowa o tym, że kobiety są tutaj najważniejsze, że prawa kobiet to przestała być tylko jakiś kwiatek do kożucha, który Donald Tusk wykorzystuje w swoich kampaniach wyborczych, że to jest naprawdę. No to gdzie to jest naprawdę? No a dlaczego twoim zdaniem to tak wygląda? Nie było innych kobiet? No nie wierzę, że nie było innych kobiet. Czy chodzi o to, że na ten pierwszy ogień, na ten moment, kiedy faktycznie trzeba będzie sprzątnąć ten największy syf, no to Donald Tusk chciał mieć przy sobie tych sprawdzonych swoich. Wiesz co, nie, no oczywiście, że są, ale próbuję zrozumieć tę decyzję. W przypadku Radosława Sikorskiego to ja naprawdę uważam, że nie ma tam nikogo innego. Kto mógłby pełnić te funkcje, to jest w momencie, kiedy trzeba naprawiać nasze stosunki z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim. To jest gość, który umie to zrobić. I ja tutaj bym z tą nominacją bym nie dyskutowała. Ale zobacz, trudny resort potwornie, jakim jest zdrowie. Izabela Leszczyna, która była szykowana na ministra finansów, tak?
bo Donald Tusk mówi, potrzebny mi jest ktoś, kto będzie de facto miał kompetencje ministra finansów, bo służbę zdrowia trzeba od tej Joanna Mucha, która uleczyć. Można było dać Joannę Muchę tutaj, bo ona jest menadżerem służby zdrowia. I ona chciała. I ona chciała. I można ją było dać tu, no ale... Chociaż według mnie i tak to jest postęp, że nie mamy lekarza jako ministra zdrowia. Kiedyś tutaj nawet razem rozmawiałyśmy o tym, jak fatalnymi ministrami zdrowia są lekarze, którzy są wspaniałymi lekarzami, chirurgami, kardiologami, a jako ministrowie zdrowia są beznadziejni. I wiesz, być może Izabela Leszczyna się sprawdzi na tym stanowisku, ale jestem przekonana, że pani przyszła minister do zeszłego tygodnia nie miała zielonego pojęcia, jakie są największe miny zakopane w tym resorcie. I też na przykład zapewne nie wiedziała, że ma nowy program ministerialny, który jest niezwykle potrzebny. Naprawdę jest niezwykle potrzebny, ja to mówię bez żadnej kpiny, bo to jest program modernizacji SOR-ów, który jest nam naprawdę niezbędny, ale który miał kosztować 750 milionów, a będzie kosztował 2 miliardy. Bo tak bardzo on się rozrósł w ciągu ostatniego roku. On został przyjęty we wrześniu. Jestem przekonana, że Izabela Leszczyna nie miała zielonego pojęcia, że ten program w ogóle jest. To dlaczego ona tam trafiła? Mam wrażenie, że pani, akurat w tym przypadku, że pani Izabela Leszczyna bardzo chciała być ministrem, a poza tym ona jest po prostu miękka. Ona po prostu nie potrafi Tuskowi powiedzieć nie. Chociaż nie sprawia takiego wrażenia, kiedy słucha się z nią rozmów różnych medialnych, to wygląda raczej na taką twardą babkę. No ja wiem. Ale rozumiem, że po prostu nie potrafiła odmówić Donaldowi Tuskowi. Ja się mądrzę stąd, nie? Ale jakbym była członkiem Platformy Obywatelskiej, a Donald Tusk powiedziałby mi, będziesz ministrem, to raczej pewnie też bym nie powiedziała, sorry stary, ale mam inne plany. Więc łatwo się mądrzyć z pozycji komentatora politycznego, za którą tę pozycję niezwykle dziękuję. Natomiast trudniej odmówić szefowi partii, od którego zależy całe polityczne życie polityka. Zaskoczona jestem Barbarą Nowacką w resorcie edukacji. Która dzisiaj miała bardzo dobre wystąpienie świetne, w Sejmie. Świetne, doskonałe. Dużo lepsze niż Borys Budka. Borys Budka miał fatalne wystąpienie. Było po prostu nudne. Ono było, o Jezu, jakie ono było złe. Ale Sienkiewicz miał też takie samo nudne, tylko jeszcze nudniej przeczytane. Barbara Nowacka, świetne wystąpienie, super, też odpaliła Antoniego Macierewicza z kolei, też jej się to zawsze udaje, ale Macierewiczowi Hołownia potrafił powiedzieć precz z mównicy, tak? No, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie. Ale to, że ktoś ma świetne wystąpienia w Sejmie, nie oznacza, że może być ministrem edukacji, że zna się na edukacji. Barbara Nowacka kojarzy się z edukacją, chociaż przez chwilę. Oprócz tego, że ma dzieci w szkole, to nie. No, wiesz, ale rozumiem, że to było tak, że Lewica bardzo chciała edukacji, ale no nie można było oddać edukacji Lewicy, no bo wiadomo, że wtedy to już za grubo. No to już za grubo. Z drugiej strony, bo tutaj trzecia droga zaczęła stawiać okoniem, z drugiej strony tam były kandydatki w samej Platformie, które no nie zyskały Katarzyna Lubnauer na przykład. Akceptacji Donalda Tuska, a które mówią, no jak Lewica, to już wolimy Nowacką. Więc tam też trzeba było to jakoś wypracować, ale jakoś mi ta Barbara Nowacka kompletnie do tej edukacji nie pasuje. Tylko też, wiesz, no, ja właściwie nie wiem, z czym porównać, bo oczywiste jest, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości żadnym nie było ekspertów na stanowiskach ministerialnych. No jak, to przecież teraz mieliśmy dwutygodniowy rząd ekspertów. A wy mieli trzech? Nie. Nie, dziękuję. Ekspertów? Nie, dziękuję. Tak naprawdę, szczerze zupełnie mówiąc, ja uważam, że jedynym ekspertem na swoim stanowisku w rządach Prawa i Sprawiedliwości był minister Witold Bańka, który jest w tej chwili szefem, był ministrem sportu, a jest w tej chwili szefem Międzynarodowej Agencji Antydopingowej. I to naprawdę był ekspert. A cała reszta, no to nie byli eksperci. I oczywiście można mi zarzucić, że rządy Prawa i Sprawiedliwości też nie były eksperckie. Okej, okay, no ale no, chcieliśmy zmiany. No chcieliśmy zmiany, chcieliśmy też więcej kobiet, chcieliśmy, żeby to były kobiety kompetentne. No przeglądam sobie teraz ten skład. No wiesz co, dziwię się, że Adam Szłapka jest na stanowisku ministra do spraw Unii Europejskiej. Bo Adam no właśnie, Szłapka... czy Adam Szłapka miał jakąś w swojej karierze doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, unijne? Był za granicą pewnie. A w komisji jakiejś zasiadał? Tak, przez pół roku chyba zasiadał w Komisji Spraw Międzynarodowych.
No dobrze, to czy twoim zdaniem to jest taki rząd, w którym na przykład większość to są rzeczywiście ludzie, którzy powinni być na tych miejscach i są na właściwych, czy to jest tak pół na pół ci, którzy powinni i są tam, gdzie powinni, a część jest taka, bo na przykład no, coś komuś trzeba było dać, albo właśnie nie było żadnego chętnego, albo trzeba było pogodzić jakieś wewnętrzne interesy partyjne. W paru przypadkach to są typowe zderzaki. Znaczy ludzie, którzy mają iść, załatwić rzeczy, które są do załatwienia i wyjść. Czy tak jak Bartłomiej Sienkiewicz, moim zdaniem, on w tym Ministerstwie Kultury to posiedzi z pół roku, do, moim zdaniem, do wyborów do Parlamentu Rozumiem, Europejskiego. Rozumiem, że ma posprzątać media publiczne. Tak, on tam zrobi porządek. Ale właściwie jakie kompetencje ma Bartłomiej Sienkiewicz, poza tym, że siłę, się nazywa Sienkiewicz cynizm. Do kultury? Wiesz co, on mi 8 lat temu, jak przychodził do Sejmu, pierwszy raz, to nie było 4 lata temu? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Jak pierwszy raz przychodził do Sejmu, on nawet chciał być w Komisji Kultury. Ja go dopytywałam, skąd pomysł? I poza tym, że jest on oczywiście dalekim, jak to się mówi, bo przodek to jest ten z tyłu, potomkiem, dziękuję, dalekim potomkiem Henryka Sienkiewicza, to on chyba naprawdę w ogóle kulturą się zajmuje w takim życiu pozapolitycznym. I ta kultura go chyba kręci, tak w ogóle. Mhm. Ale to akurat jest tutaj bez znaczenia, dlatego że Sienkiewicz po prostu ma wejść tam z łomem i załatwić sprawę. I to ma być jego kompetencja. I rozumiem pomysł Tuska, że on nie potrzebuje ludzi, które całe życie się zajmowali czymś, bo on też uważa i myślę, że to jego doświadczenie polityczne mówi mu, że ma rację, że ludzie, którzy za głęboko wchodzą przez lata w jakiś temat, zaczynają być nieobiektywni, zaczynają nie widzieć problemów, jakie się w tych działkach pojawiają, zaczynają niektóre rzeczy uważać za normalne. Na przykład zakładam, że tak jak, że w przypadku edukacji, na przykład osoby, które przez lata współpracują ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, mogą mieć zaburzoną perspektywę tego, co jest potrzebne w edukacji, bo przyjmują perspektywę ZNP, a ona nie do końca jest prawdziwa. Podobnie w zdrowiu, że ludzie, którzy przez lata siedzą w środowisku i mają do czynienia ze związkami zawodowymi, z organizacjami lekarskimi i tak dalej, przestają widzieć problemy. I rozumiem, że w pewien sposób on dopasowuje miękkie kompetencje ludzi do stanowisk, a nie merytoryczne kompetencje ludzi do stanowisk. On po prostu uważa, że taki Sienkiewicz przyjdzie, załatwi mu problem i odejdzie. I zrobi się kogoś innego ministrem. Że taka Nowacka przyjdzie świeżym okiem, ona jest bardzo energiczną polityczką. Mm-hmm. Bardzo. Ona ma... będzie potrafiła to ogarnąć, tak? Ona jest bardzo zaangażowana i pracowita. Ona jest bardzo zaangażowana, pracowita i ona sobie to ogarnie. Że taki nitras w sporcie jest mu potrzebny też po nitras to, żeby... mi pasuje do Ministerstwa Sportu, powiem ci. Ale nie wiem dlaczego, może to są stereotypy, ale jakoś mi tak pasuje nitras. Stereotypy, bo go spokojnie widzisz nie na żylecie, bo pan minister jest kibicem Pogoni Szczecin. Zachodniopomorskie, tak. No, w jakimś takim sektorze tak. bojówkarskim, nie? Bardziej. Tak. Ale i nitras doskonale pasuje do zrobienia porządku w związkach sportowych. Znaczy naprawdę. A związki sportowe to jest straszny syf. O Jezus, jaki to jest syf. Czekaj, bo mi nikną te naklejki, bo one znikają po pewnym czasie. Ja chciałam podziękować, bo pan Piotr już mi znikł, bardzo dziękuję. Pan Tomasz wysłał nam naklejkę z komentarzem, nareszcie to był dobry dzień. Pan Jan też nam wysłał upominek, pan Robert i pani Barbara. Dziękuję państwu bardzo za to wszystko i wracam do składu rządu. No ale właśnie, sama wspomniałaś, że Tusk chce ludzi, którzy przyjdą, posprzątają i wyjdą. To znaczy, twoim zdaniem to nie jest Rada Ministrów na całą kadencję? A skąd? Drugie imię tego rządu to będzie rekonstrukcja. Znaczy już. I może wtedy pojawią się te młode twarze i kobiety. Może miejmy nadzieję. Tak naprawdę, wiesz, tam super dopasowane do swojej roli są pełnomocniczki właśnie. Znaczy ministry w kancelarii premiera.
Katarzyna Kotula, która już ma milion pomysłów właśnie na związki sportowe. No ona sama była ofiarą... Była ofiarą molestowania przez byłego prezesa, zdaje się, związku tenisa. Tenisa, tak. I ona ma milion pomysłów. Ciekawa jestem, kiedy wejdą w spór z Nitrasem na temat tych pomysłów. Marzena Okła-Drewnowicz jest w politykę senioralną zaangażowana od lat. Ona naprawdę ma tam całą szufladę pomysłów, które... Ona chyba też jest jedną z tych takich pracowitych policzek, które się nie pchały na pierwszy ogień zawsze przed kamery i na konferencje, no, tylko sobie rzeczywiście pracowała ciężko. Ona sobie tam pracowała, ona miała te programy senioralne, ma obrobione, wiesz co? To jest tak, spotykam ją dzisiaj na korytarzu w Sejmie i pytam, jakie pierwsze decyzje. I ona bez absolutnie zająknienia, bez żadnego tam, a to poczekamy, a zobaczymy. Miała przygotowane. Tak, ona od razu mówi, że są dwa filary, którymi na początku się trzeba zająć, że ona by wolała mieć cały resort, ale teraz przynajmniej wie, że będzie musiała to robić po kolei, bo jest dużo, że wiesz, podszedł tam dziennikarz zajmujący się bardziej gospodarką, czy tam ekonomią i pytają o waloryzację, czy to podwójną waloryzację robić. Ona od razu od ręki kobieta ci odpowiada na pytania, tak? Nie ma właśnie tego całego ględzenia, że to trzeba zobaczyć. Znaczy, albo masz pomysły i wiesz, co zrobić, albo nie masz. I one są naprawdę świetnie dopasowane do swoich miejsc i myślę, że one akurat nie będą podlegały wymianie. A cała reszta... Cała? No tak, nie, no Sikorski pewnie dłużej się utrzyma. No Sikorski, co by o nim nie powiedzieć, ja to ja mówię, że to jest ekspert, to znaczy to jest specjalista. Ja nie mam chemii. Język publicystyczny Radosława Sikorskiego oceniam różnie, ale rzeczywiście jeśli chodzi o doświadczenie i przygotowanie, to faktycznie ja też nie widzę żadnej osoby, która byłaby do tego stanowiska lepiej przygotowana niż Radosław Sikorski. Wiesz coś, zobaczymy jak ten Władysław Kośniak-Kamysz na MON-ie, bo to jest dla mnie zakazujące. A właśnie, dlaczego Władysław Kośniak-Kamysz trafił do MON-u? No bo on chyba miał trafić do gospodarki, prawda? Tak, ale tam były... I tak się zresztą kojarzył. Tam były też problemy. A z wykształcenia w ogóle jest przecież lekarzem. Zresztą kiedyś świetną radę dostałam od niego, jeśli chodzi, bo ja mam często zapalenie zatok. Wspaniała rada to była. Ale mówię poważnie. Dziękuję, panie ministrze. Władysław Kosiniak-Kamysz w ogóle w pierwszym, kiedyś tam, dawno temu, kiedy pierwszy raz Donald Tusk postanowił go wciągnąć do rządu, dostał propozycję na ministra zdrowia. I jego ojciec, który też jest politykiem, od razu powiedział, nie bierz tego. To znaczy, nie, absolutnie nie zgadzaj się nigdy na Ministerstwo Zdrowia. Znaczy, wszystko, tylko nie Ministerstwo Zdrowia, bo to wiadomo, że to jest mina. Natomiast i wtedy był ministrem pracy i polityki społecznej. Natomiast wiesz co, po pierwsze on chciał się dociążyć politycznie. Ministerstwo Obrony Narodowej to jest poważny resort. Znaczy... Ja pamiętam, jak Władysław Kosiniak-Kamysz kończył swoją misję jako minister polityki społecznej. Po latach, kiedy został wydłużony urlop macierzyński, kiedy zostały podwyższone świadczenia, kiedy zostały wprowadzone kosiniakowe, rozpoznawało go zaledwie 27% Polaków. Znaczy, gość był w rządzie 4 lata, zrobił rzeczy, które były naprawdę istotne, a nikt go nie znał. I on w tej chwili po prostu w tym MON-ie dociąży się politycznie, to są, wiesz, mamy wojnę za granicą, my może o niej trochę nie pamiętamy, ale ona tam jest. Sytuacja może być coraz bardziej niebezpieczna. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, też nie jest specjalnie atrakcyjne dla nas. Władysław Kosiniak-Kamysz nabierze ciężaru politycznego. On ma w tej chwili sytuację, w której Szymon Hołownia, jego partner z trzeciej drogi, osadził się na fotelu marszałka Sejmu. Świetnie to sobie wybrał politycznie, naprawdę to jest doskonałe dla niego miejsce. No urósł przez ostatnie tygodnie niesamowicie. Ale właśnie rośnie politycznie. Ale przestanie. No bo zakładam, że kiedy pojawi się nowy rząd, to też trochę straci na znaczeniu Szymon Hołownia, no, który teraz jest jedynym przedstawicielem, był do tej pory jedynym przedstawicielem opozycji, więc na nim się skupiało całe zainteresowanie, no i wspaniale to prowadził, ale jak pojawi się nowy rząd, to zainteresowanie się troszkę rozmyje na resorty. Zobaczymy, jak to rozegra, dlatego że cały czas ma możliwości marszałek Sejmu, ma liczne możliwości prowadzenia debaty, prac legislacyjnych w Sejmie, a nawet pewnego powstrzymywania premiera. Co myślę, że w końcu dojdzie, może nie dotarć tam, nie do takiej, znaczy nie przewiduję, że to za chwilę będzie wojna między Hołownią a Tuskiem. Znaczy naprawdę dajmy temu Tuskowi wejść do kancelarii premiera.
Natomiast myślę, że jeśli Hołownia będzie to chciał porządnie, politycznie rozegrać, to będą takie momenty, w których on będzie wstrzymywał pracę nad pewnymi ustawami, w których nie będzie takiej, wiesz, galopady legislacyjnej, jaka była na życzenie rządu, tak? On powinien to zupełnie inaczej zrobić, ale jest to stanowisko, które buduje człowieka. I Kosiniak-Kamysz potrzebował podobnego stanowiska. Znaczy po prostu potrzebował stanowiska, które da mu siłę. Minister gospodarki? No tak. On brzmi dużo lepiej, zwłaszcza teraz. Zwłaszcza jak się robi zakupy, no. Pan Patryk pyta, co z ministrem, właśnie już nie ministrem, Zbigniewem Ziobrą. No rozmawiałyśmy o tym na początku, życzymy mu dużo zdrowia. Życzymy mu dużo zdrowia. Bardzo. No ale byłeś dzisiaj w Sejmie i zakładam, że byli tam również pracownicy TVP na przykład. Tak. No i co tam u nich słychać? Jak nastroje? Nie wiem, podobno w tej... Bo rozumiem, że wy nie gadacie za bardzo, nie spotykacie się na kawkę, na ploteczki, na papieroska, tam cokolwiek, jakie używki lubicie. O czym ja mam z nimi gadać? Wiesz co, to jest przeciekawe, bo oni... To są takie rzeczy, które są może niezauważalne na antenie. Ja niestety byłam w Sejmie, więc nie widziałam głównego programu teoretycznie informacyjnego telewizji publicznej. Ja też nie widziałam. Widziałam różne... Ale podobno było godnie. Tak? Tak. Podobno było atrakcyjnie i jak dostałam SMS, że dziennik telewizyjny walczy do samego końca. Natomiast to już widać choćby w formie, w jakiej oni zadają pytania. O ile jeszcze Tuska tam próbują kąsać, a przynajmniej próbowali na konferencjach prasowych w Sejmie, teraz chyba nie mieli nawet okazji za bardzo na koniec, to do Szymona Hołowni odnoszą się już zupełnie inaczej. Znaczy oni zadają pytania po prostu. Ale po prostu gębę mu na czerwono pomalowali. Ale nie, no gębę na czerwono mu malują za każdym razem, no bo wiadomo, nie? Gość z czerwoną mordą jest zły. No to jest czy rogi i już w ogóle szatan. Ale ci w Sejmie, oni po prostu, znaczy wiesz, te pytania mogą być mądre, głupie, no, ale to są normalne pytania. Nie ma tam od razu, dlaczego, czy przestał pan mordować małe dzieci, tylko normalnie, no panie marszałku, jak będą wyglądały prace nad taką i taką ustawą? No, znaczy normalne pytanie, które zadałby normalny dziennikarz, to są bardzo ciekawe takie, wiesz, ale drobne myślisz, zmianki. Że, dlaczego to się dzieje? Czy tam jest jakaś nadzieja, że jednak nie wszyscy stracą pracę? Tak, tak, ewidentnie musi być taka nadzieja, że nie wszyscy, że nie wszyscy polecą, ale ja mam wrażenie, że tam... No, że ale, za dużo się nie ostanie, nie? No ale myślę, że te twarze takie najbardziej symboliczne jednak już się pogodziły ze swoim losem i szukają posad, a to w NBP, a to gdzieś indziej i szykują się ten właściwie. NBP to jest strasznie, strasznie pojemny. Właśnie dzisiaj przeczytałam, że wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży tak, też już też wylądował się wybiera w NBP-ie. Tak. A będziesz tęskniła za Danutą Cholecką? Bo ja bardzo. Wiesz co? Znaczy, to był jakiś taki symbol, że to była taka tak, jedna stała, że zawsze wiedziałam, że mogę na nią liczyć. Ja nie mam telewizora, a już na pewno tego programu nie oglądałam od lat, więc jest mi dość, znaczy moje życie nie będzie, nie, się nie zmieni w żaden sposób, jak tam nie będzie Danuty Choleckiej. Wiesz co, tylko ja nie jestem przekonana, czy, i mówię teraz zupełnie poważnie, czy nowa sejmowa większość na pewno wie, jak to zrobić. Mówisz o przejęciu mediów publicznych. I nie wiem, czy lubię słowo przejęcie w dodatku. Dlatego, że media publiczne że po prostu... powinny zostać zwrócone nie partii, tylko Polakom. I ja wiem, jak to brzmi, że no, po prostu patetycznie Długosz się napuszyła i wygłosiła formułę o mediach publicznych, ale media publiczne nie są pisowskie, nie są platformerskie. One powinny być polskie, znaczy nasze. One to, powinny... Oczywiście to pięknie brzmi, ale czy to jest w ogóle możliwe? No właśnie chciałabym, żeby było. Mam takie fantazje różne, dziwaczne zupełnie. Bardzo powiedziałabym ci takie odjechane. Tak. Ja bym chciała, żeby to było możliwe, żeby wiesz, po pierwsze to rozbuchane imperium, które tam powstało przy Woronicza, powinno zostać jednak okrojone. Przecież to jest absurd, ile kanałów ma telewizja publiczna polska, bo my się skupiamy we wszystkich naszych rozmowach na programach informacyjnych. No bo tam największe szambo się lało po prostu, dlatego ale przecież, to jest zrozumiałe. Przecież to jest absurdalne, że tam jest cały ten kanał informacyjny. Przecież telewizja, która tak bardzo nie zarabia pieniędzy, jak to robi TVP, my do niej dopłacamy prawie 3 miliardy
złotych rocznie. Wiesz, ile oni mieli straty w tym roku? 3 miliardy. Mhm. Znaczy oni wychodzą na zero, mimo tego, że dopłacamy wszyscy z własnej kieszeni im pieniądze. Oni nie są w stanie zarobić pieniędzy. Każda telewizja jest w stanie, a oni akurat nie są w stanie, mimo że mają tak samo dochody z reklam. Abonament mają. Mają ten szczątkowy no, jakiś ale tam mają, no inne abonament. Telewizje nie mają. Mają te 3 miliardy z budżetu, a i tak nie są w stanie zarobić. Znaczy wszyscy są w stanie, a oni nie wiedzą, jak się na tym rynku poruszać. Przecież to jest absurdalne. A twoim zdaniem w ogóle kanał TVP Info powinien zostać zlikwidowany? Tak. I co? I tylko programy informacyjne na głównych antenach? Jedynka, tak. Dwójka i już? Tak. A myślisz, że to się wydarzy? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Wiesz, znaczy, zajmowałam się ostatnio różnymi rzeczami, które w moim przekonaniu są trochę ważniejsze. Niezbędne są zmiany w służbach, w policji, tak, w oczywiście, Straży Granicznej. Tak, oczywiście, ale to oczekiwanie na zmiany w mediach publicznych jest bardzo silne. Jest to silne oczekiwanie na rozliczenia, ja rozumiem, ruszają komisje, ja to... a chociaż swoją drogą komisje też pewnie nie ruszą, póki nie będą media mogły i chciały transmitować obrad z tych komisji. Ale więc... co chciały? To znaczy tu nie ma dyskusji o tym, czy one chcą, czy nie. Komisje śledczą, media publiczne mają pokazywać, koniec, kropka. Ale myślisz, że media publiczne teraz, póki się nic nie zmieni, gdyby wystartowała komisja śledcza, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale teoretycznie, gdyby jutro wystartowała komisja śledcza... Oni zdaje się mają ustawowy obowiązek to robić, więc a niech spróbują, nie. Znaczy, no naprawdę, też poruszajmy się w granicach prawa, które jest. Znaczy komisja śledcza jest czymś, co media publiczne mają pokazywać. Jeśli nie będą tego robić, to należy ich pociągnąć do odpowiedzialności. Po prostu. Wiesz co, no, ja bardzo, ale to się powtórza, no, bardzo bym chciała, żeby media publiczne były, nie równoważyły coś gdzieś, tylko po prostu zwyczajnie pokazywały rzeczywistość. Znaczy niech to przestanie być element rozgrywki politycznej. Bardzo też bym tego chciała, aczkolwiek moim zdaniem niestety brzmi to dość utopijnie i ta pokusa nowej władzy, żeby jednak, zwłaszcza po tym, co widzieliśmy przez 8 ostatnich lat, pozdrawiam pani Beato, no, że pokusa będzie dosyć silna. Pan Mateusz wysłał nam naklejkę z komentarzem Piękny Poniedziałek, pan lub pani o pseudonimie Trzymaj mnie pisze, pani Dominiko, super pani jest. Ja się zgadzam, jesteś ja super. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Co się jutro wydarzy? Jutro Donald Tusk wygłosi expose, obiecał nam, naprawdę nam obiecał, że to będzie godzinka, może z kawałkiem. Bardzo, bardzo trzymamy za słowo w tej sprawie, ponieważ pierwsze expose Donalda Tuska było nie do zniesienia, to było 3,5 godziny. Absolutnie nie dało się tego zapamiętać. Ja nie jestem, podziwiam to, dlatego że ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebym mogła stanąć i gadać przez 3 godziny non-stop. On wtedy, to jest jakaś taka super moc polityków. Bardzo był wtedy podekscytowany tym, że został premierem. Już w 2011 to już było godzina 20. To już skrócił. Wtedy, tak, skrócił to zdecydowanie, już wiedział, że nikt tego nie słucha, że to expose to nie może być o tym. Będzie expose, będzie debata. Prawdopodobnie Mariusz Błaszczak powtórzy swoje dzisiejsze wystąpienie, bo on chyba był gotowy z tym wystąpieniem bardziej na expose Tuska niż na głosowanie. Swoją drogą było to całkiem niezłe wystąpienie. Bardzo dobre wystąpienie. Zwłaszcza w kontraście do Jarosława Kaczyńskiego. Zwłaszcza w kontraście do Borysa Budki, który przeczytał 3 strony z Wikipedii. Ale był neutralny. A Jarosław Kaczyński, no dobrze. Nie, ale Mariusz Błaszczak był naprawdę, trochę zapomniałam. On był, wiesz co, on był świetnym szefem klubu. Jak Prawo i Sprawiedliwość przed 2015 rokiem było w opozycji do Platformy Obywatelskiej, Mariusz Błaszczak był szefem klubu, to naprawdę był dobry szef klubu. Ja go pamiętam z tego czasu, odbierał telefony i przychodził do programu. Wychodził a na jak korytarz, sam nie mógł, to na przykład przysyłał kogoś do programu. Wychodził na korytarz do nas się nagrać, a nawet kawę i ciasteczka dało się tam jakoś ogarnąć u niego w sekretariacie. Było to naprawdę, znaczy w ogóle spoko, taka symbiotyczna istnienie w Sejmie. Ale też miał niezłe wystąpienia. I to wystąpienie dzisiaj miał bardzo dobre. Oczywiście seria manipulacji dotyczących obrony na Wiśle jest absolutnie skandaliczna. Ale nie odnoszę się tutaj do merytorycznego poziomu tej wypowiedzi, tylko do politycznej sprawności. Wiesz, no będzie trochę kopania, bo jutro będą pytania też do premiera, bo to jest tak, że dzisiaj Tusk nie dostał żadnych pytań, bo w tym kroku konstytucyjnym najpierw było głosowanie nad kandydaturą Donalda Tuska na premiera. Znaczy to, że on dzisiaj został przegłosowany jako kandydat na premiera, nie oznacza, że on jest premierem. On dopiero musi poprosić Sejm o wotum zaufania.
wygłosić exposé i poprosić Sejm o wotum. I to wydarzy się jutro. I w tym punkcie exposé, debata nad exposé, są te upiorne pytania, których było dzisiaj 107 od samych posłów jutro Prawa i Sprawiedliwości. Ile? Jutro będzie 194 pytania od posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo myślę, że nawet Zbigniew Ziobro wydobrzeje do jutra. Plus pytania jeszcze od polityków koalicji za chwilę rządzącej. No więc będzie tam jutro parę godzin ględzenia. Pytania będą mądre, głupie, znaczy przeważnie głupie. Ale czy jutro po tym, jak Donald Tusk zdobędzie już wotum zaufania od Sejmu, czy on już będzie premierem? To znaczy, czy on już nie potrzebuje... Nie. Zaprzysiężenia. Tak, ale nie. Bardzo się cieszę, że czytasz mi w ustach, ale dla wyjaśnienia dla naszych widzów chciałam zapytać, czy przyjęcie przysięgi przez prezydenta Andrzeja Dudę jest niezbędne do tego, żeby już tak sfinalizować... Tak, jest absolutnie niezbędnym elementem zostawania premierem. Prezydent nie może odmówić. Bo pojawiały się takie komentarze, kiedy nie było do końca wiadomo, że tu pan prezydent wyjeżdża, będzie w Szwajcarii, nie wiadomo, kiedy zaprzysięży. I wtedy Borys Budka mówił, że mają opinie prawników, które mówią, że premier zostaje premierem w momencie wotum zaufania, może spakować teczuszkę i pójść do gabinetu. To było na wypadek, gdyby na przykład prezydent powiedział, a ja nie przyjmę przysięgi. Nie, prezydent właśnie, prezydent absolutnie nie może w tym punkcie programu powiedzieć, nie przyjmuję. Ale może opóźniać. Mógłby to opóźniać, ale Andrzej Duda tego nie zrobi. Znaczy, oni dzisiaj spędzili ze sobą, co mnie totalnie zaskoczyło, w tym Sejmie, godzinę. Ja byłam przekonana, że jest to spotkanie pod tytułem, no dobra, to jutro pamiętaj o 10, a pojutrze o 9. Zapamiętasz? 10:09. Jutro, pojutrze. Ale oni tam godzinę ze sobą rozmawiali w gabinecie prezydenta. No nie mam zielonego pojęcia o czym. Nie wiem. I myślę, że tutaj wszystko jest między panami jasne. Znaczy Andrzej Duda nie będzie tego opóźniał. Andrzejowi Dudzie to się też nie opłaca, jemu to jest do niczego niepotrzebne. Już teraz w ogóle pobite gary, tak? To znaczy już Donald Tusk ma większość, 248 osób podpisało się pod wnioskiem o to, żeby on został premierem. No ale miał też większość dwa tygodnie temu. 248 wtedy, zagłosowało w Sejmie. To znaczy jesteśmy już po tym głosowaniu. Naprawdę, tu już nie ma co kombinować i Andrzej Duda doskonale to wie, on kombinować nie będzie w tej sprawie. Czyli kiedy będzie zaprzysiężenie? W środę rano, bo potem Donald Tusk jedzie do Brukseli. Czyli 13. A. Grudnia. A. 13 znaczy, grudnia. Ja przepraszam, dla mnie to kompletnie nic nie znaczy, wiesz? No dla mnie... To znaczy nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, oczywiście. Znaczy nie, no oczywiście znamy tą datę, natomiast wiemy, tak. Ja mam wrażenie, że będą takie środowiska, które sobie nie odpuszczą uczynienia jakiejś analogii, która miałaby dowodzić, że zaprzysiężenie Donalda Tuska jest dla Polski tym, czym był stan wojenny. No to się aż samo ciśnie na pióro braci Karnowskich na przykład. No tylko wiesz, no na przykład ten pierwszy tam traktat o wejściu naszym do Unii Europejskiej też żeśmy podpisali 13 grudnia. Bo te szczyty unijne w grudniu, one się odbywają między 13 a 15 zazwyczaj. Więc no nie wiem, no takie analogie możemy czynić liczne, one są kompletnie bez sensu. Znaczy kompletnie są bez sensu. No ja to wiem, ale myślę, że będą tacy, którzy sobie tego nie odpuszczą. To jest również Dzień Świętej Łódzki, czyli Święto Polskich Wiedźm, Kobiet Wiedzących. Szkoda, powtórzę, że w rządzie Donalda Tuska jest ich tak niewiele. I kiedy pierwsza komisja? Powołamy ją jutro. Jutro, tak, powołamy skład pierwszej komisji śledczej i ja myślę, że ona to będzie komisja tuż do spraw wyborów kopertowych. Myślę, że ona już tuż po nowym roku zacznie działać. I... Czyli jeszcze nie w tym roku? No wiesz co, no teraz to już tak, teraz mamy, ten weekend to jest 16, no tak? Potem jest już tydzień kolejny do świąt. Kolejny to już są święta. No i oczywiście można udawać, że ona tam, wiesz, że ona się spotka, że ona będzie miała pierwsze posiedzenie, że ona ustali listę świadków. Dzisiaj od potencjalnego szefa tej komisji usłyszałam, że pierwszy, że zaczną od trzęsienia ziemi, że pierwszy świadek to będzie... Pan poseł próbował... Znaczy, no, prześmieszne są te historie. Pan poseł mi zaczął mówić tajemniczo, że będzie to pierwszy świadek poważnie osadzony wewnątrz tego, co się działo. Pytam, czy Jarosław Gowin. No, Jarosław Gowin powiedział, tak, że on tak, jak najbardziej będzie, myślę, przed tą komisją że to zeznawał. Rzeczywiście i on rzeczywiście będzie, może mieć dużo do powiedzenia. Że to będzie pierwszy świadek, który chce mówić, będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, podobno ma do powiedzenia rzeczy, których do tej pory nie mówił. Rzeczywiście Gowin był dość powściągliwy
kontaktach z nami i rozmawianiu na temat tego akurat. Zdrowiem. Przypłaci to zdrowiem, pozycją polityczną, znaczy nie ma go, tak? Nie ma go w, nie ma go w polityce i już nie wróci do tej polityki, przegapił szansę, która się wtedy pojawiła, nie było to za mądre. Ale przypłacił to również zdrowiem, głęboką depresją. To jest bardzo smutna historia polityczna. Ale podobno chce rozmawiać i lista świadków na tej komisji to będzie naprawdę creme de la creme. Ona będzie super sexy. Ostatnie pytanie, bo to cały czas mi chodzi po głowie i pytam tutaj prawie wszystkich moich gości, więc zapytam i ciebie. Czy widzisz Jarosława Kaczyńskiego przed komisjami śledczymi? Oczywiście, wszystkimi. No oczywiście, no bo żadna poważna decyzja nie zapadała przez 8 ostatnich lat, lubię to powtarzać, przez 8 ostatnich lat żadna poważna decyzja nie zapadała bez zgody, wiedzy albo wręcz polecenia Jarosława Kaczyńskiego, no ale on też znany jest z tego, że niczego nie podpisuje. Oczywiście, oczywiście i w przypadku komisji kopertowej to już w ogóle niczego nie podpisał, bo zdaje się, że nie był nawet wtedy wicepremierem. No bardzo długo Jarosław Kaczyński właściwie nie pełnił żadnej funkcji. No dobra, niczego nie podpisywał, ale popatrz, przyjdzie na komisję Gowin. I opowie parę historii o tym, że to, że to z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiał o wyborach kopertowych. Ja wiem, że to opowie, dlatego że pamiętam tamte sytuacje, pamiętam tamte historie, pamiętam jak oni się zamykali albo na Nowogrodzkiej, albo w Sejmie w paru momentach i naradzali się na temat wyborów kopertowych. No to komisja musi wezwać Jarosława Kaczyńskiego na świadka. To, że on niczego nie podpisywał, nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. No przyjdzie? A ma wyjście? Nie wiem. To jest komisja śledcza, która ma uprawnienia prokuratorskie. Może wymówić się z złym stanem zdrowia. Nie może się wymówić, będzie płacił grzywnę, może zostać doprowadzony. Będzie płacił grzywnę? Może zostać doprowadzony ja na po prostu tą komisję. Jestem już te 8 ostatnich lat. Do takiego mnie doprowadziło stanu zwątpienia, że na przykład nie wyobrażam sobie Jarosława Kaczyńskiego, który przychodzi przed komisję i zeznaje. Wiesz co, no, do prokuratury też możesz nie przychodzić, w końcu zostaniesz do niej doprowadzona. Dokładnie tak samo. Może być przed komisją. Jeżeli pan prezes, poseł, szeregowy w końcu, Jarosław Kaczyński, nie będzie chciał przychodzić na komisję śledczą, to zostanie doprowadzony przed jej oblicze przez policję. I to, że tam grzywnę nałoży na niego komisja, to jest pół biedy, bo tam się partia zrzuci oczywiście i nie ma problemu. Ale zostanie doprowadzony przez policję. Koniec, kropka. No, znaczy, wiesz, to nie jest jakiś zespół sejmowy. To nie jest jakaś komisja weryfikacyjna od tego i owego, która by została jej ustawa, na mocy której ona działa, została tak kompletnie skopana, została tak źle napisana, jest takim bublem prawnym, że można właściwie powiedzieć, rozwiązać komisję bez jej rozwiązywania. Bo przecież w tej chwili ta komisja do rosyjskich wpływów, ona działa. Tylko nie ma członków. Nie ma członków, tak. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Dlatego, że oni napisali takiego gniota prawnego tam stworzyli. A to też jest niesamowite, że tworzyli tę komisję i tworzyli, to miała być najważniejsza komisja ever, która miała... Pół roku z tym nad tym siedzieli. Tak, doprowadzić do tego, że Tusk nie zostanie premierem i okazało się na końcu, że to sknocili. Ale zepsuli to kompletnie. Po prostu napisali to kompletnie bez sensu. Od początku do końca nie miało to żadnego... Znaczy już nie mówię o merytorycznej wartości tej komisji. Ale wszystko tam było źle. To jest komisja śledcza, która działa na mocy istniejącej od 20 lat w Polsce ustawy. I tam ta ustawa naprawdę została dobrze napisana. Pan Jarosław Kaczyński nie będzie chciał przyjść. Pana Jarosława Kaczyńskiego doprowadzi policja. A my na pewno na kanale Sekielski będziemy dla Państwa wszystkie te komisje, jak już zaczną ewentualne działać. Ewentualne doprowadzenie. I absolutnie, ewentualne doprowadzenie nawet będziemy pokazywać i komentować będziemy wszystko to, co się będzie działo. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, zwłaszcza, że cały dzień spędziłaś od rana w Sejmie i zakładam, że jutro też się tam wybierasz. Przestań, bo się popłaczę. Więc tym bardziej dziękuję, że dzisiaj wieczorem do mnie przyszłaś i Dominika Długosz, dziękuję Polska. Bardzo. Ja Państwu również bardzo dziękuję i będę tu jutro o 21:00 i porozmawiamy sobie o tym, co jutro wydarzy się w Sejmie, czyli o tym, co mówiła Dominika i o różnych, pewnie różnych wszelakich niespodziankach, które mogą się tam pojawić. Dziękuję bardzo i życzę spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.